Dzień dobry. Trwa 15. Ogólnopolska Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Trochologicznego. Jak zawsze, bardzo mile zaskoczyła nas frekwencja. Jesteśmy tu w bardzo licznej grupie wielu specjalistów, trychologów, dermatologów, lekarzy innych specjalizacji, dietetyków klinicznych, fryzjerów. Wszyscy wymieniamy się swoimi doświadczeniami. W dniu wczorajszym wykłady trwały od godziny 8 rano do 21. Sale cały czas były wypełnione uczestnikami. To jest niezwykły powód do dumy dla nas, organizatorów. Z roku na rok nasze przedsięwzięcie związane z konferencją trychologiczną Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego robią się coraz większe. Rośnie oczywiście ilość wymagań, ale też i oczekiwań. I widzimy, że faktycznie i w kuluarach, i na sali wykładowej zaczyna być to coraz ciekawszym rozwiązaniem i źródłem inspiracji, nie tylko wiedzy, ale też często i produktowej. Jestem przekonany, że dla zdrowia włosów najważniejsze są dwa punkty. Obowiązkowe i bezpłatne. Takie dwie strony medalu. Jeden z nich to pielęgnacja, czyli to, co stosuje się zewnętrznie, ale nie wnika w skórę. Druga to zdrowie. Druga strona medalu, która stanowi jednak 90% całej tej historii. Oznacza to, że w momencie, gdy pobiorę coś z mieszka włosowego i zapewnię mu wszystko, czego potrzebuje, czyli składniki odżywcze i budulce, zaczyna on wytwarzać zdrowe włosy, co mogliśmy wykazać w kilku badaniach kontrolowanych placebo. Jeśli mieszek włosowy otrzyma wszystko, czego potrzebuje, bardzo szybko zaczyna produkować o 20% więcej włosów. To jest o 45% mniej wypadania włosów oraz o 80% większy połysk i stabilność włosa. Podczas 15. konferencji trychologicznej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne miałam ogromną przyjemność wystąpić z 4 prelekcjami. Każda z nich, drodzy Państwo, dotyczyła pielęgnacji owłosionej skóry głowy, ale także pobudzenia procesów regeneracyjnych mieszków włosowych. Miałem przyjemność wygłosić wykład o odpowiedzialności karnej oraz cywilnej trychologów i kosmetologów. Jeżeli chodzi o główne zagrożenia wynikające z odpowiedzialności cywilnej, mamy tutaj w przypadku popełnienia oczywiście błędu, tak, to kosmetolog, jak i trycholog w przypadku uszkodzenia ciała narażają się na odpowiedzialność cywilną, w związku z czym osoby, które zostały poszkodowane, mogą domagać się odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Niemniej jednak sam wykład skupiał się na tym, w jaki sposób trycholog może się bronić przed roszczeniami klientów. Ta konferencja jest dla nas szczególnie wyjątkowa, dlatego że po raz pierwszy wręczyliśmy ponad 30 dyplomów trychologom licencjonowanym przez Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne. Bardzo nas cieszy, że ilość profesjonalnych specjalistów, którzy zajmują się skórą głowy i włosami, wzrasta i rozwija się pod naszymi skrzydłami. Udział w takiej konferencji to nie tylko aktualizacja wiedzy i czerpanie inspiracji z innych, ale to też jest często spotkanie z przyjaciółmi z branży, często gęsto z drugiego końca Polski. W tym miejscu przestajemy być dla siebie jakąkolwiek konkurencją, a stajemy się jedną wielką trychorodziną i to jest naprawdę bardzo inspirujące. Serdecznie polecam i zapraszam na kolejne konferencje, bo warto przyjechać.
odwiedziło nas kilkudziesięciu wystawców, w związku z czym nasi uczestnicy mają możliwość skorzystania, zapoznania się z ofertą wielu urządzeń, preparatów stosowanych i wykorzystywanych podczas pracy w gabinecie trychologicznym. Zaczynamy powoli kruszyć ten mur, który został z jakiegoś powodu wytworzony. My wiemy, kim jesteśmy i co robimy jako trychologzy, natomiast lekarze też zaczynają doceniać to, że my możemy w tym całym procesie pomóc, być wręcz wsparciem tego procesu.